Dziwisz się, że nastolatek nie chce się myć i unika wody jak ognia? Popatrz na siebie. Jeśli przygotowujesz się do jakiegoś wydarzenia, idziesz do fryzjera i układasz włosy, jeśli idziesz do makijażystki i robisz makijaż, przygotowujesz paznokcie, żeby wyglądać jak największe cudo i czuć się właśnie tak, to jak szybko myślisz o prysznicu, żeby to wszystko zmyć z siebie? Tak samo jest w przypadku nastolatków, którzy szukają i myślą podświadomie, w jaki sposób zatrzymać to, co udało im się wypracować. To odnalezienie się w grupie, ten strój, który pasuje ze wszystkimi, to odczucie i poczucie, kiedy wyglądają dobrze i są w pełni akceptowani przez towarzystwo, w którym się obracają. Więc ogarnij się i zacznij żyć ze świadomością tego, że też tak masz, że lubisz czuć się dobrze w swoim ciele i nie zawsze chcesz to zmyć, tak od razu z siebie. Zapraszam na grupę na Facebooku. Do zobaczenia.